Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Jak zapewne każdy z Was wie, w ten weekend World of Tanks świętuje czwarte urodziny. Z tej okazji, oprócz różnego rodzaju misji, eventów oraz promocji, jest do rozdania wiele ciekawych nagród rzeczowych. Nagrody te będą rozdawane na trzech streamach, czyli dzisiaj o godzinie 19 u Hallaka, jutro o godzinie 15 u mnie oraz jutro o godzinie 18 u Niemultiego. Te nagrody to na każdym streamie jedna karta grafiki Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 960, dwie cudowne torby, trzy myszki Razera oraz trzy zestawy słuchawkowe Razer Kraken 7.1 Chroma. Oprócz tego na każdym z tych streamów będzie do rozdania 50 kodów dla kont istniejących na czołg T127, 300 golda oraz 3 dni premium oraz 10 dostępów do zamkniętych beta testów gry World of Warships. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozdawanie nagrody u mnie, odbywać się to będzie na Hitboxie, link podany w opisie. Z tego powodu, że prawdopodobnie będzie mało czasu, bo musimy zdążyć do godziny 18, abyście mogli zdążyć jeszcze próbować wygrać coś u Niemultiego, do pomocy poprosiłem Patryka Binia, znanego komentatora ESL, oraz wpadnie też Laniet, który zorganizuje quiz, gdzie do rozdania będą kody do zamkniętych beta testów World of Warships. Czyli jak wyglądać będzie u mnie rozdawanie nagród. Oczywiście zorganizuję 4 konkursy, wszystkie na mapie Himmelsdorf. Pierwsze 2 konkursy, gdzie rozdamy 3 razy słuchawki oraz 3 razy myszki, odbędą się na mapie Himmelsdorf, bitwa treningowa. Pierwszy konkurs będzie wyglądał w ten sposób, że tutaj po środku mapy, w tym oto prostokącie, przyjadą wszystkie 28 czołgów z jednej i z drugiej drużyny. Ustawią się po jednej stronie i po drugiej stronie. Do wyboru będziecie mieli czołgi ciężkie, średnie oraz lekkie do 5. tieru. Wybór już należy do Was. I teraz nagrody otrzymają, główne 3 nagrody w tym konkursie otrzymają osoby, osoba, która ostatnia zostanie na polu bitwy, dostanie słuchawki, i 2 osoby, które w 2 drużynach zrobią największą ilość obrażeń. I jeżeli się okaże, że na przykład więcej osób zrobi taką samą ilość obrażeń, to będziemy brać w tych deadmatchach pod uwagę później ilość obrażeń zadanych drużynie własnej. I jeżeli chodzi o jeszcze w tym deadmatchu 12 kodów na czołg T127, 300 golda oraz 3 dni premium, tutaj otrzymają to gracze, 12 graczy z drużyny, gdzie gracz pozostanie ostatni na polu bitwy. Czyli tak naprawdę w tym deadmatchu ważne będzie, żebyście na początku skupili się na niszczeniu pojazdów z drużyny przeciwnej, a później oczywiście walka, kto zostanie ostatni na polu bitwy. Drugi deathmatch wyglądać będzie bardzo podobnie, również Himmelsdorf, również rozgrywka będzie odbywała się na środku mapy, ale tutaj do dyspozycji będą tylko artylerie do 5. tieru. Do wygrania 3 razy myszka Razera oraz 12 kodów, wszystko tak samo jak w poprzednim deadmatchu, czyli osoba, która zostanie ostatnia na polu walki, dostaje myszkę, oraz 2 osoby z 2 drużyn, które zrobią największą ilość obrażeń. No a 12 kodów dostanie drużyna tego zawodnika, który zostanie ostatni na polu walki. Czyli tak wyglądać będą te pierwsze 2 konkursy. I po jednej i drugiej stronie ja z Biniem będziemy na spektatorach, aby sprawdzać, czy wszystko idzie zgodnie z planem, ponieważ oczywiście jeżeli ktoś czy to wyjedzie spoza tego kwadratu, tego prostokątu, czy też zacznie wcześniej strzelać, niestety zostanie wykluczony z zabawy a dobrana będzie następna osoba i na nowo rozpocznie się konkurs. A my musimy zdążyć do godziny 18, żebyście zdążyli jeszcze coś może wygrać u Multiego. Ok, czyli tak wyglądają pierwsze dwa konkursy. Później prawdopodobnie zrobimy quiz. Laniet wpadnie i zada kilka pytań i rozdamy 10 kodów do zamkniętych beta testów gry World of Warships. Ok, następne dwa konkursy tutaj to będzie wyglądało w ten sposób, również na mapie Himmelsdorf, że ja i Binio będziemy po jednej stronie drużyny na 10 tierach. Ja wezmę Mausa, a Binio ISA 7, a drużyna 15 osób wylosowanych na hitboxie z drużyny przeciwnej mogą sobie wybrać tylko czołgi do 7 tieru, czołgi ciężkie, czołgi średnie lub czołgi lekkie. Oczywiście mogą używać golda i tak dalej. No i wyglądać to będzie w ten sposób, że dwie osoby, które zadają najwięcej obrażeń mi i Biniowi, otrzymają te wspaniałe torby, a reszta drużyny, czyli tu każdy będzie zwycięzcą, otrzyma kod na T127 oraz 300 golda i 3 dni premium. Oczywiście, jeżeli się okaże, że 3 osoby będą mieć takie same obrażenia zadane mi i Biniowi, to dostaną torby tylko dwie osoby, które więcej przejechały metrów w czasie zadawania tych obrażeń. To uniknie jakiegoś tam stania w miejscu i szczelania, czyli warto będzie się poruszać, objeżdżać nas i zadawać obrażenia. I ostatni konkurs, tutaj do wygrania chyba nagroda główna, czyli karta grafiki Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 960. Tak samo będzie wyglądać, tylko dobierzemy 14 osób, ponieważ już zostało mi tylko 13 kodów na T127 oraz karta grafiki, czyli 14 osób zostanie dobranych do drużyny przeciwnej, również 7 tiery, również czołgi ciężkie, czołgi średnie oraz czołgi lekkie i tak samo osoba, która zada najwięcej obrażeń Fai i Biniowi, otrzyma kartę grafiki Gigabyte NVIDIA GeForce. I tutaj, jeżeli tak samo dwie osoby będą mieć taką samą ilość, najwyższą ilość obrażeń, nagrodę otrzyma ten, który przejedzie więcej metrów w czasie zadawania tych obrażeń. No to w zasadzie tyle. Tak wyglądać będą jutro 4 konkursy o godzinie 15. Oczywiście jak będzie wyglądało losowanie, to teraz Wam pokażę. Na hitboxie mam możliwość tworzenia pytań i przed każdym konkursem będzie zadane pytanie, na przykład, czy chcesz wziąć udział w konkursie. To oczywiście tu na razie jest test, tu będzie nagroda, no i odpowiedzi tak lub nie. I jak utworzę to pytanie, to na razie jest testowe, to pokaże się u Was na hitboxie właśnie to pytanie. No i oczywiście zaznaczacie tak. Ja oczywiście nie będę mógł zaznaczać, bo jak wiadomo raczej nagrody nie mogę otrzymać. No i tak samo to troszeczkę mi się nie podoba. Niestety poproszono nas, aby w konkursie, na przykład na streamie u mnie, nie brały udziału osoby z klanu WhoisNext. Trochę mi się to nie podoba, ponieważ no, muszę powiedzieć 350 graczom, żeby nie brali udziału w konkursach, a przecież losowanie, wszystko będzie jawne na oczach i nie będzie żadnego kombinowania, więc trochę tego nie rozumiem, ale no tak poproszono, więc no niestety zostaje klanowiczom WhoisNext konkurs u Hallaka dzisiaj o 19 oraz u Multiego o godzinie 18 jutro. No i, o przepraszam, tu coś się pokazało i po pewnym tam po minucie, jak już, oczywiście teraz jest mało osób na streamie, bo nie streamuję, jak wszyscy z Was, czyli dam na to 1000 osób, przyciśnie tak i zagłosuje, to zatrzymam i wybiorę zwycięzców. W ten sposób, pick a winner, myk. Akurat wybrało mnie, ponieważ no tylko 4 osoby, ale w każdym bądź razie w ten sposób wybiorę do każdego konkursu osoby i te osoby będą poproszone o to, aby podały nick z gry i wtedy będą zapraszane do bitwy treningowej. No niestety to będzie trwało trochę, będzie prawdopodobnie trochę zamieszania, ale czym bardziej spokojnie podejdziemy do tych konkursów, tym szybciej je rozegramy, bo najważniejsze jest to, abyśmy zdążyli do godziny 18 rozdać wszystkie nagrody, żebyście jeszcze wszyscy zdążyli do Multiego też może coś wygrać. No i w ten sposób to będzie wyglądało. Jeszcze tylko przypomnę, że nagrody rzeczowe mogą być wysłane tylko do osób mieszkających na terenie Unii Europejskiej. No i w każdym konkursie musi być co najmniej jedno miejsce pierwsze oraz miejsce drugie, bo w przypadku, gdyby nie udało się skontaktować z osobą, która zajęła pierwsze miejsce, nagroda przejdzie na drugie. No to w zasadzie tyle, czyli jutro o godzinie 15:00 zapraszam na Hitboxa, link podany w opisie. Dzisiaj o godzinie 19:00 na Hitboxa do Hallaka, a jutro po moim streamie o godzinie 18:00 na Twitchu u Niemultiego. No to życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że może Ty wygrasz kartę grafiki. Na razie, trzymajcie się.